zaplanowaliśmy już kolejną naszą edycję takiego cyklicznego wydarzenia Tradycje Dworów Szlacheckich Romanów Kraszewskich i Sąsiadów i Gości. Właściwie inicjatywa powstała w roku 2018, bo tak się składa, że w roku 2017 otwarta została tutaj w Muzeum Izba Pamięci Dworu Antopolskiego. To są takie pamiątki, które były zgromadzone przez panią Alicję Rudniewską i z jej inicjatywy trafiły one tutaj do Romanowa, są eksponowane w jednej z naszych sal muzealnych. Natomiast w roku kolejnym rozpoczęliśmy taką edycję właśnie takiego wydarzenia, które staramy się kontynuować praktycznie z roku na rok. W roku ubiegłym ono się nie odbyło ze względów covidowych. I w tym roku takim tematem przewodnim tego wydarzenia będzie historia i teraźniejszość dworów szlacheckich, dworów ziemiańskich na południowym Podlasiu. Mamy zaproszone 4 osoby, między innymi, które opowiedzą historię zespołu dworsko-parkowego w Antopolu, o historii Cieleśnicy, o historii Zaburza i o historii Kozuly. Z Antopolem Kraszewski był jakoś w jakiś specjalny sposób związany? To znaczy, jeśli chodzi o pamiątki, te, które trafiły do Izby Pamięci Dworu Antopolskiego, to były to pamiątki, tak jak powiedziałem, na wstępie przekazane przez panią Alicję Rudniewską. Pani Alicja Rudniewska była spokrewniona z rodziną Zaleskich, natomiast Zalescy utrzymywali między innymi kontakty rodzinne i kontakty towarzyskie z Kraszewskimi. Stąd też pomysł, który narodził się u pani Alicji, aby te pamiątki trafiły tutaj do zbiorów naszego muzeum. Poza prelekcjami mamy też część artystyczną. Poza prelekcjami mamy zaplanowany koncert muzyczny. Tak się składa, że przy okazji różnych naszych wydarzeń chcemy zaproponować również w roku bieżącym taki mini koncert muzyczny. Wystąpi przed nami uczennica pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki z Włodawy, Patrycja Majk. Dwór Zaburzu. Prawie 100 kilometrów stąd. Nie wiem, czy Państwo mieliście okazję tam być. Obiekt położony na samym Długiem, tak jak widać na zdjęciu. Nie bywali w tym dworze na królowie polscy znane osobistości z dawnych czasów z Polski. No bo dwór, proszę Państwa, powstał w czasach, gdy już nie było Królestwa Polskiego, gdy już nie mieliśmy królów. Został wybudowany niestety, albo stety, przez Rosjan. Miejsce, w którym znajduje się to założenie dworsko-ogrodowe w Zaburzu, jest bardzo starym punktem osadniczym. Ślady tutaj odnajdują archeolodzy z okresu wczesno-średniowiecznego lub nawet jeszcze z okresu wcześniejszych. Znaczenie tego miejsca i dlaczego tutaj się ludzie osiedlali, wynikało stąd, że tutaj znajdowała się przeprawa przez Bug, osłaniana przez właśnie gród w Mielniku. Być może historia Mielnika Państwu jest znana, bo gród mielnicki, czy zamek w Mielniku, gościł polskich królów i jego historia sięga XII wieku. Zaburzu był w okresie w wieku XVI, takie są wzmianki, był most łączący właśnie Zaburze z Mielnikiem. Tędy wiodła też jedna z dwóch dróg królewskich między Wilnem a Krakowem. Niestety ten most uległ zniszczeniu w 1554 roku prawdopodobnie i Zygmunt August wydał nakaz odbudowy mostu, ale już nie w Zaburzu, tylko w Kuskach. I od tamtego okresu Zaburze zaczęło tracić na znaczeniu, nie tylko Zaburze, ale i Mielnik. W okresie przedrozbiorowym Zaburze stanowiło własność królewską, czyli to była własność, która, jak było w Podlasie zasiedlane w XIV-XV wieku, no to były tworzone tak zwane dobra narodowe, rządowe, skarbowe. I one przetrwały do XIX wieku, do czasów już cara. Do końca istnienia I Rzeczpospolitej Zaburze wchodziło w skład starostwa mielnickiego. W starszych rzeczy znaleźliśmy mapę z 1832 roku, na którym są zaznaczone jakieś budynki, ale no, trudno określić, czy był tutaj jakiś dwór, czy na pewno są zabudowania gospodarcze. Tak wygląda dwór obecnie. W 1873 roku
tak jak wspomniałem, te wszystkie dobra narodowe, skarbowe przeszły jakby pod zarząd cara. No i car rozdzielał te majątki swoim, przydzielał swoim zasłużonym jakimś urzędnikom, generałom. I majątek Zabłóżu w 1873 roku przypadł Michałowi Ludogowskiemu. To był generał carski, który chyba przyczynił się też do stłumienia powstania styczniowego. No i za zasługi dostał ten majątek. Było to prawie ponad 900 mur gruntów i teren, na którym Ludogowscy zaczęli budować dwór. W 1915 roku Ludogowscy, jak się wybucha pierwsza wojna światowa, ewakuowali do Rosji, do Moskwy prawdopodobnie i pozostawili majątek. Wtedy wybuchł jakiś pożar, później przejął to zarząd pan Zieleniewski. Majątek obejmował 14 murowanych budynków. Jak na tamte czasy, na ten teren, to było dość takim zasobnym majątkiem. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku majątek Zabłóże wrócił do Skarbu Państwa. I tutaj zainstalowano w 1920 roku nadleśnictwo, przeniesiono nadleśnictwo z Mielnika do Zabłóża. Osobą, która pierwszym takim nadleśniczym był pan Karpiński, który odbudował dwór i parę zabudowań gospodarczych. I proszę Państwa, nadleśnictwo przetrwało do II wojny światowej. W 1939 roku na Bugu była granica niemiecko-rosyjska i akurat w dworze w Zabłużu ulokowali się Niemcy. Była siedziba Grenzschutz, czyli tej straży granicznej. W 1941 roku przeniesiono granicę, jak wybuchła wojna niemiecko-rosyjska, przeniesiono siedzibę do Mielnika, natomiast tutaj ulokowano nadleśniczego niemieckiego. No i w 1944 roku, po zakończeniu II wojny światowej, znowu wróciło to do lasów państwowych. Było tutaj dalej nadleśnictwo Zabłóże. W latach 50. 60. przeniesiono nadleśnictwo do Sarn, a z dworku w Zabłóże uczyniono ośrodek czasowy. Tutaj ten teren, właśnie tutaj było dawne założenie dworsko-parkowe. Najstarsza wzmianka o folwarku Kołobno, w późniejszym folwarku Antopol, odnaleziona została w inwentarzu dóbr Opole z 1800 roku. Lecz sądząc po sposobie właśnie rozplanowania zachowanych elementów tego założenia układu przestrzennego, założenie jego i powstanie należy datować na drugą połowę XVII wieku. W roku 1874 folwark ten właśnie trafił w ręce Zalewskich. Tutaj w tym czasie, kiedy już Zalewscy nabyli Antopol, ostatecznie ten układ przestrzenny założenia się ukształtował. Kiedy Zalewscy nabyli dobra antopolskie, zdecydowali o wybudowaniu dworu w Antopolu i pod koniec XIX, na początku XX wieku wybudowali tam drewniany 15-pokojowy dwór, usytuowany był frontem do północy. Przed dworem, proszę Państwa, znajdował się golisty podjazd, tak jak to dawno bywało właśnie. Przy tym podjeździe stała oficyna, a dwór otoczony był dużym parkiem zajmującym północną i wschodnią część terenu założenia, a granice tego założenia właśnie wyznaczały drogi. Od północy droga łącząca wieś z Leoncinem, dawniej piękna, brukowa, Kociełby, teraz już przykryta asfaltem. Od wschodu prowadząca do Łąk i do rzeki Zielawy. Od południa droga właśnie z Mostów do Zadni, dzisiaj Zadnia to część miejscowości Chłowno, i od zachodu droga obsadzona szpalerem lip i grabów. Południowo-zachodnia część tego założenia był to sad oddzielony od parku ziemną drogą prowadzącą od dworu do drogi wiodącej do Mostów. Na północny zachód od ogrodów mieściły się zabudowania gospodarcze ustawione w czworobok, a na północny zachód od nich gorzelnia, która się znajdowała nad strumieniem. Na południe od zabudowań gospodarczych, a na zachód od ogrodów znajdowały się dwa stawy rybne, z których jeden w zmienionej formie istnieje do dzisiaj. Na chwilę obecną niestety właśnie myślę, że
chwila o historii, do tego dojdziemy. Gmina Podedwórze jest właścicielem tylko tego fragmentu, niespełna dwuhektarowa działka, gdzie wcześniej znajdował się dwór, reszta tego założenia znajduje się w rękach prywatnych. W czasie działań wojennych I wojny światowej dwór i założenie nie ucierpiały, dlatego w okresie międzywojennym nie podejmowano większych inwestycji. Przed rokiem, nie 29, tylko 39, teren parku ogrodzony był drewnianym parkanem, niedostępny dla okolicznej ludności. Był starannie pielęgnowany przez specjalnego ogrodnika, oczywiście do tego wynajętego. W stawie podobno hodowano karpie i karasie, które były specjalnością dworu, podawane na przyjęciach właśnie podczas takich spotkań towarzyskich, między innymi z okolicznymi zaprzyjaźnionymi rodami. W roku 1939 zamordowano ostatniego dziedzica Antopola, Janusza Zaleskiego. Został w swoim łóżku zastrzelony. Strzelono od strony parku. Kula przebiła podobno okiennicę, naruszyła krawędź szafy, zgasiła świece przy jego łóżku i uderzyła w kominek i rykoszetem niestety dosięgła dziedzica i raniąc go w skroń niestety właśnie śmiertelnie go poraniła i zmarł. Pierwsze wzmianki dotyczące Kozuli można znaleźć gdzieś tam na początku XVIII wieku i Kozula jest wtedy opisywana jako młyn, więc początkowo było to bardziej, były to bardziej zabudowania folwark wraz z młynem. Później oczywiście z biegiem lat zmienią właścicieli ten folwark, trafił w różne ręce. Pierwszym notowanym właścicielem w kronikach była rodzina Niewiadomskich. Następnie zmieniał właścicieli i trafił w ręce rodziny Szulców. Pan Szulc podzielił majątek wśród swoich dzieci. Jedna z córek jak gdyby wniosła w posagu dobra kozulskie w czasie swojego małżeństwa. I wtedy właśnie z tego folwarku i z takich budynków gospodarczych w Kozuli powstaje, najprawdopodobniej na fundamentach młyna, powstaje dwór. Pełni funkcję takiej rezydencji. Ostatnim właścicielem notowanym jest rodzina Tołoczków. Pan Tołoczko tak jakby już z tym, czym się zajmował, wyznaczył dalsze losy Kozuli, ponieważ pracował w Departamencie Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej, więc jeszcze będąc właścicielem Kozuli już tak jakby jej przeznaczenie wyznaczył. W czasie II wojny światowej, bo w czasie I wojny światowej Kozula nie ucierpiała zbytnio. Przetrwał park zabytkowy, założenia ogrodowe, ogród warzywny, sad. W czasie II wojny światowej więcej zniszczeń na terenie Kozuli było i również ucierpiał dwór, ale około 1992 roku przystąpiono do odnowy dworku, a jednocześnie rozpoczęła się budowa nowego domu pomocy społecznej, nowoczesnego. I już w 1996 roku pierwsi mieszkańcy zamieszkali w nowo odnowionym dworku i do dziś dworek jest wykorzystywany właśnie w tych celach.